Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 12 minut po 8. Profesor Dariusz Szostek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. I ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa, tak trzeba powiedzieć, bo o tym chcemy dziś głównie rozmawiać. Panie profesorze, Rosja przez 3 miesiące wojny pokazała, że taką militarną potęgą to za bardzo nie jest, ale pokazała też chyba inną rzecz, że jeśli chodzi o sprawy związane z propagandą, zwłaszcza w internecie, no to tutaj rzeczywiście sprawy mają się dla Rosji nadal bardzo dobrze chyba. No, nie zgadzam się z tezą, że Rosja nie jest militarną potęgą, bo jednak nie należy dalej do największych armii świata. No, popełnili kilka błędów, ale parę rzeczy także im nie wyszło. Na nasze szczęście w związku z Ukrainą. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie tylko propaganda dotycząca fake newsów, ale my równolegle mamy wojnę cybernetyczną. O niej się w ogóle nie mówi, natomiast ona ciągle trwa. Proszę, im ciszej, to znaczy, że jest niebezpieczniej. Ale ona funkcjonuje i ona się zaczęła nie 24 lutego, tylko znacznie wcześniej. Tutaj może podam też taki przykład zdarzeń, jak to wyglądało przed rozpoczęciem wojny, znaczy tego etapu wojny, tak, bo wojna przecież w Ukrainie trwa już 8 lat. Otóż na 7 dni przed wejściem armii rosyjskiej rozpoczął się potężny atak cybernetyczny na Ukrainę. Ten atak cybernetyczny miał sparaliżować przede wszystkim banki, transport, miał sparaliżować kwestie związane ze stronami rządowymi. Jednym słowem wywołać chaos. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że w Polsce nie działają bankomaty, nie działa komunikacja elektroniczna, nie jeżdżą pociągi. Wyobraźmy sobie, że nie ma informacji rządowych, ponieważ strony internetowe rządowe nie funkcjonują. I ten chaos się tylko może pogłębiać. Tak? Nie jesteśmy w stanie nigdzie pojechać, zapłacić za paliwo, cokolwiek innego. I pomysłem Rosjan było to, żeby później weszła armia rosyjska i wyzwoliła właśnie od tego chaosu Ukrainę. No, to są opublikowane artykuły i prace na ten temat przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. Natomiast co się okazało, że wcześniejsze ataki, które były dokonywane, między innymi także i na Ukrainę, tak, chociaż WannaCry przecież głównie dotknął Ukrainę, nauczyły i Ukrainę, ale także przede wszystkim NATO w walkę z takimi działaniami dywersyjnymi wroga. Nieważne, czy to będzie Rosja, czy ktokolwiek innego, żeśmy się tego nauczyli. I to jest podawany właśnie przykład wyjątkowo szybkiego załatania tak zwanej dziury, to jest tak zwany zero one day, kiedy była luka w bezpieczeństwie, w systemie, kiedy normalnie kiedyś jeszcze to trwało kilka nawet tygodni, a co najmniej kilka dni. Tutaj od momentu znalezienia tejże luki i rozpoczęcia ataku do momentu załatania minęły 3 godziny. W 3 godziny nie udało się wywołać poważnych szkód, więc my tą wojnę cybernetyczną ciągle mamy, ona jest i my w niej uczestniczymy, także jako NATO i to się dzieje. Ale jak to jest, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, bo to jest tak właściwie. W tym momencie mówi się o tym, że Amerykanie rzeczywiście dość mocno Ukrainie pomagają na tym poziomie technologiczno-rozpoznawczym zwłaszcza. Również jeśli chodzi o kwestie związane z tym, jak wykorzystywany jest internet. Ale mimo wszystko, rozumiem, to jeszcze nie wystarcza, żeby te wojny, o której pan wspomniał, wygrywać. Oczywiście, no co innego jest kwestia rozpoznawcza, a co innego kwestie dywersyjne, tak? Niszczenie baz danych, pozyskiwanie baz danych, informacji, źródeł. A to dzieje się cały czas na wielu poziomach, także i to nie tylko Amerykanie, tutaj właściwie mamy całe NATO, które w tym funkcjonuje, uczestniczy i my ciągle odpieramy te ataki. I musimy być świadomi jednego, że jak poważne jest zagrożenie. Polska jest w dniu dzisiejszym na poziomie czarnym, a to jest właściwie ostatni poziom, jaki mamy przed atakiem. To znaczy kolejny poziom, który jest, to uruchamiany jest dopiero po ataku. Czyli tak wysokiego poziomu ryzyka, czy też niebezpieczeństwa związanego z cyberbezpieczeństwem nie mieliśmy do tej pory nigdy. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w momencie, kiedy
troszeczkę uspokoją się walki, no Rosja no nie odpuści. Tak? Dzisiaj konkretyzują się i ci, którzy są w tej wojnie cybernetycznej. Dbają przede wszystkim o kwestie militarne i to, co się dzieje w Ukrainie. Natomiast nikt chyba nie ma wątpliwości ze specjalistów, że w momencie, kiedy nie będzie aż takich potrzeb działań cybernetycznych na Ukrainie, no ataki będą dotykały pozostałe państwa. Zresztą zostaliśmy wymienieni w liście tych, które będą atakowane. Tak też bezpośrednio, także medialnie Rosjanie podali. Jak bardzo jest to niebezpieczne, może podam przykład Stanów Zjednoczonych, co wydarzyło się chociażby w zeszłym roku, gdzie zostały zaatakowane infrastruktury, na przykład dotyczące zapór wodnych. Na szczęście została zaatakowana mała zapora, bo się pomylono nazwami. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że u nas, nie wiem, porąbkę woda zostanie spuszczona, tak? Czy otwarte zapory, Tresna może być zalana, jeżeli byłaby zdalnie. Przecież to wszystko się dzieje w świecie wirtualnym. Także to ryzyko ataku na infrastrukturę, także i taką nie do końca wojskową, zdalną jest. Także musimy sobie z tego zdawać po prostu sprawę. A co nam daje ten poziom, Charlie, panie profesorze? To od końca lutego mamy mniej więcej taką gradację tych poziomów, ale jak to nas zabezpiecza ewentualnie? Po pierwsze, mamy w Polsce specjalne podmioty, które działają w zakresie ochrony naszej sieci. Między innymi jest nim NASK w zakresie podmiotów tutaj cywilnych. W ramach poziomu Charlie jest wzmożona działalność, jest podwyższony alarm, no i rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, wszystkie ręce na pokład. Ataków mamy znacznie więcej, niż mieliśmy do tej pory, tylko na nasze szczęście, znowuż na nasze szczęście, Rosjanie nic nie wymyślili do tej pory nowego, co by nas zaskoczyło. Natomiast takich ilości ataków, tak z dużego zaangażowania tychże podmiotów nigdy nie było. Dwa, poziom ten wskazuje także na konieczność na przykład blokowania niektórych stron internetowych. Przykładem może być chociażby wymiar sprawiedliwości, gdzie w sądach w ogóle nie ma dostępu aktualnie do jakichkolwiek publicznych stron, nawet do strony Radia M. Nie może wejść ktokolwiek z sieci sądowych czy jakichkolwiek innych rządowych. Są blokowane niektóre strony. No plus powinny podmioty tak zwane krytyczne uruchomić odpowiednie procedury badania, ale także sztaby kryzysowe, które działają w przypadku takiego ataku. Także to jest bardzo poważny już poziom i bardzo poważne zabezpieczenie. Ale mimo tego nie można powiedzieć, że bezpieczeństwo i tak w największej mierze zależy od każdego przeciętnego, indywidualnego użytkownika, ewentualnie właściciela firmy, no bo okazuje się, że na firmy polskie w 2021 roku, więc jeszcze przed wojną, 70% firm odnotowało jakąś formę cyberataku, jednego przynajmniej. To te, które wiedzą. W Polsce niestety poziom wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest dosyć znikomy. Traktujemy to bardzo często jako coś, co dotyczy innych. Ja zadam panu tym razem pytanie, odwróćmy rolę. Jak pan uważa, od ataku cybernetycznego na firmy, bo są różne ataki, tak? No, są takie, które blokują, które niszczą dane, ale najczęstsze ataki cybernetyczne, jeżeli mówimy o biznesie, już nie mówimy o wojnie, tylko mówimy o biznesie, to jest pozyskanie wiedzy. Jak pan uważa, od momentu zaatakowania, pozyskania danych, ściągnięcia tych danych do momentu zorientowania się przez administratora, że te dane wyciekły, ile mija dni? Strzelam, że tydzień. Nie, 280 średnio w Europie. A jest to poważny problem, dlatego, ponieważ bardzo często backupy, które są utrzymywane, są 180 dni. Wobec tego to tylko pokazuje nam skalę. Wiele rzeczy po prostu nie widzimy, więc musimy odróżnić te kwestie wojskowe, wojenne, ataki, niszczenie od drugiego ryzyka, w szczególności właśnie w biznesie, ryzyka pozyskiwania danych, gdzie naprawdę często dopiero po wielu, wielu dniach zauważamy, że coś się wydarzyło. Dane to dzisiaj jest złoto. Na tym dzisiaj po prostu funkcjonujemy. To, co kiedyś było wartością, uruchamiało szaleństwo w XIX wieku, chociażby w Stanach Zjednoczonych, no to dzisiaj to są właśnie dane. Proszę zobaczyć, co Chińczycy robią, jak zbierają dane z wszystkiego i od wszystkich. To dane i prywatność. Mamy ten słynny profil Poufna Rozmowa. Już mniej więcej od roku jest o tym głośno. Politycy mówią, że to z kierunkiem wschodnim trzeba by to było utożsamiać. Pan się zgadza? Nie mamy na to żadnych dowodów. W każdym razie no jest to
znowuż kolokwialnie powiem, no, olbrzymia wtopa, kiedy wysocy urzędnicy państwowi są podsłuchiwani, wypływają dane. Myślę, że pan minister Dworczyk powinien być osobą, która jest symbolem cyberzagrożeń i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Dla mnie zresztą sytuacja jest skandaliczna, dotycząca sposobu komunikowania się. Prywatnie to z panem także mogę się komunikować otwartymi, normalnymi mailami, prawda, z powszechnych domen. Natomiast jeżeli rozmawiamy o sprawach rządowych i mówimy o sprawach dotyczących państwa, no bardzo ważne jest, ażeby zabezpieczać, szyfrować te dane. Zresztą jest to jeden z obowiązków. Mam nadzieję, że ten przykład nas po prostu wszystkiego czegoś nauczy. A jak bardzo jesteśmy, bo na wszystkie tematy na pewno nie wystarczy nam czasu, ale to jest rzecz dość istotna. Jak bardzo jesteśmy pod wpływem rosyjskiej propagandy od tych 3 miesięcy? Wysyp troli internetowych, mówi się, że to jest w tym momencie zjawisko, które wcześniej nie występowało w takim natężeniu. No ale biorąc pod uwagę liczbę informacji, które mamy w internecie, no to jak w ogóle rozpoznać, że informacja pochodzi ze stron, no umówmy się, trollowskich, trollerskich, jak zwał, tak zwał? Z panem się troszkę tutaj nie zgadzam, ponieważ nie mamy większego wysypu trolli i tych akcji, bo ta akcja propagandowa trwa od wielu, wielu lat. Bo Rosjanie mają czas, to wszystko jest długoterminowe. Tak, mamy, są dowody, tak, i już dzisiaj widzimy to w sieci, że te konta, które w dniu dzisiejszym są kontami prorosyjskimi, tak, które na szczęście w Polsce no, nie ma jeszcze takich działań, które są prorosyjskie. One są na tym etapie takie bardziej soft, czyli tłumaczące wojnę i racje rosyjskie, no ale to także są właśnie te działania wschodnie, tak. Ale te konta jeszcze do niedawna były kontami dotyczącymi przeciwdziałania antyszczepionkowymi, tak, które propagowały właśnie i atakowały szczepienia. Wtedy chodziło o rozwarstwienie społeczeństwa, o ferment, o działania takie, które mają zniszczyć w Polsce i bezpieczeństwo, chociażby i zdrowotne. Natomiast potem w ciągu dosłownie tygodnia stały się kontami, z których wychodziły informacje propagujące i tłumaczące wydarzenia na Ukrainie. A gdzie w Polsce? Także to już trwa lata. Gdzie w Polsce szukać, panie profesorze, no właśnie biorąc pod uwagę, że trwa lata i pewnie jeszcze lata potrwa, gdzie szukać informacji, wiedzy na temat tego, jak rozróżnić propagandę od informacji? Gdzie szukać informacji a propos tego, jak być bezpiecznym w sieci jako indywidualny użytkownik? Znaczy, zacznijmy może od tego, że bardzo trudno rozróżnić, tak, informacje od propagandy, od fake newsów. Prostym przykładem jest to, w jaki sposób my sami doprowadzamy do rozprowadzania fałszywych informacji. Wyobraźmy sobie taką prostą case, tak, gdzie ja dostaję jakąś informację i na przykład na moim profilu LinkedIn, tak, i bezwiednie przesyłam ją dalej. I nie czytając albo zbyt głęboko nie wchodząc w tematykę. No często nam się to zdarza, tak? Polecam, akceptuję, prześlij dalej, uważam, że to jest śmieszne. No, ja jestem jakimś tam gdzieś w stopniu autorytetem w zakresie prawa i w momencie, kiedy pan by przeczytał na moim profilu, tak, że jest jakaś treść, no to uznałby pan to za prawdziwe. Czy ja jestem trollem? Nie jestem trollem, ale w ten sposób rozpowszechniam fake news. Wobec tego, jeżeli nie jesteś pewny jakiejkolwiek informacji, jeżeli jest ona podejrzana albo nie znasz źródła tejże informacji, nie klikaj, że ci się podoba, nie przesuwaj dalej, bo w ten sposób właśnie autoryzujesz coś, co ci, którzy wysłali, chcieli, żeby zostało zautoryzowane. I rażenie takiej informacji z tego mojego profila no, mogłoby być bardzo, bardzo duże, tam różne podmioty by się mogły o to opierać, a ja po prostu bezwiednie tym kodem kliknął i udostępnij dalej. Tak? Także na tym polega właśnie tenże problem. Także jeżeli pan... Trzeba po prostu myśleć, trzeba po prostu patrzeć, wchodzić w głąb i poszukiwać źródeł. Kończąc już, bo wiem, że państwo również jako Uniwersytet Śląski będziecie chcieli zaadresować jakąś formę studiów dla tych, którzy w przyszłości ewentualnie tymi sprawami będą się zajmować. Unia Europejska dostrzegła problem cyberbezpieczeństwa jeszcze przed wojną i bardzo mocno postawiła, między innymi na te zagadnienia. Między innymi zostaje uchwalona nowa dyrektywa NIS-2, to jest dyrektywa dotycząca właśnie cyberbezpieczeństwa, gdzie zostanie rozszerzony zakres podmiotów, które będą pod nią podlegały. Jak w dniu dzisiejszym mamy około 300 tak zwanych CIRS-ów, które muszą realizować cyberbezpieczeństwo, mieć podmioty do zarządzania,
to w przyszłości będziemy ich mieli kilka tysięcy, między innymi każda gmina, każda spółka wodna, komunalna i tym podobne. W związku z tym na Śląsku postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, tak, i rynku, i biznesu, ale także i administracji, i wspólnie, i to jest bardzo ważne, to jest wspólny projekt. NASKU, to jest ten instytut naukowy, który między innymi dba o bezpieczeństwo w internecie, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytet Śląski. Tworzymy studia dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem. One są bardzo ważne, bardzo istotne, ale tam będziemy uczyli właśnie zarówno zarządzania, jak i aspektów prawnych, ale także i technicznych zagadnień. Także serdecznie zapraszam. No to jest teraz ważny temat, natomiast no, my chcemy tutaj... No, pomóc przedsiębiorcom, administracji na południu Polski, bo problem jest i on się nie rozwiąże. Powiem wręcz, że będzie się tylko łącznie na warstwie. I na tym zaproszeniu zakończymy. Profesor Dariusz Szostak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bądźmy bezpieczni. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.